dobry wieczór. Minęła 22.05. Seks wyszukaj na antenie Radia Polska Live. Witają was Żenia Aleksandrowa i Piotr Cywiński. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy sami. Wyjątkowo jesteśmy sami, bo jedna z pań, nomen omen, no dzisiaj 8 marca, więcej święto, no niestety świętować musi w łóżku. Nasza gościni, tak już chyba poprawnie będzie powiedzieć, zwłaszcza po dzisiejszym proteście, że nasza gościni zaniemogła i opuściła nas, ale mamy nadzieję, że jeszcze do nas dołączy w którejś z następnych audycji. Trzymamy za nią kciuki, audycji, żeby wyzdrowiała. A my, pomimo tego, że jej nie ma, to zgodnie z planem będziemy dzisiaj mówili o czym? Skoro Dzień Kobiet, troszeczkę, zastanowiliśmy się, że skoro dzisiaj Dzień Kobiet, to może powinniśmy powiedzieć o bardzo ważnej kwestii, o której wciąż za mało się wie i za mało się mówi, czyli o czym? O orgazmie. I w ramach tego orgazmu zadaliśmy warszawiakom parę pytań, a właściwie zadała je Maria Dikson-Łodzińska. Zapraszamy was na króciutką sondę. Co to jest platforma orgazmiczna? Może to jest jakaś platforma, na której się osiąga orgazm? Może jak w grach jakieś takie magiczne pole, gdzie jest większa możliwość uzyskania orgazmu, zwłaszcza przez kobietę. To jest poziom satysfakcji, z jakiego kobieta ma przyjemność podczas stosunku. Platforma orgazmiczna kojarzy mi się z platformą obywatelską. W jaki sposób doprowadzić kobiety do orgazmu? Przede wszystkim rozmawiać z kobietą przed, co sprawia jej przyjemność, słuchać jej także podczas seksu. Stymulując miejsca różne, znaczy no intymne. Reagować na sygnały, które wysyła nam kobieta podczas pieszczot i skupić się na jej doznaniach, a nie na swoich. Bardzo dobrze się starać, słuchać co jej wskazówek, bo kobieta sama najbardziej wie, czego chce. Na początku w większości związków wystarczy po prostu samo współżycie. W większości przypadków pojawia się ta ekscytacja, coś właśnie niezwykłego w związku. Później myślę, że przede wszystkim należy jej dać czas i uwagę. Kluczem jest wzajemne zrozumienie. Dużo poświęcić czasu na grę wstępną, tak? Coś, co rozbudzi kobietę. No ona nie jest mężczyzną, że wystarczy jeden impuls i wszystko już, że tak powiem, stoi na baczność. Dlaczego kobiety udają orgazm? Zwykle to wygląda w ten sposób, że faceci mają problemy z doprowadzaniem kobiet do orgazmów. Ponieważ chcą zadowolić mężczyznę, ale nie jest to dobre absolutnie. Nie. Kobiety udają orgazm, żeby mężczyznom nie było przykro, ale koniec końców wychodzi to gorzej, bo potem mężczyźni nie robią nic dobrze. Mogą im zrobić przykrość, więc starają się podnieść ich na duchu. Po prostu robią to z czystego takiego jakby powiedzenia, że super, starałeś się, dzięki, ale nie każdy facet jest Adonisem, a nie każda laska jest Pamelą Anderson. No. Kobieta patrzy, ojeju, biedny facet. No i tak to się czasem kończy. Mężczyźni są tacy czuli na tym punkcie i nie chcemy trochę urazić ich męskiego ego. Ale pytań. Słuchajcie, o platformie orgazmicznej pewnie powiemy, o udawaniu orgazmu na pewno powiemy. Poczucie bezpieczeństwa też się pojawi. Ale może na początek zaczniemy od tego, że przeprowadziliśmy z Piotrem takie rozmowy ze znajomymi. Z przyjaciółmi. Z przyjaciółmi, z koleżankami, z kolegami. Ja porozmawiałam z moimi kolegami. Ja porozmawiałem z koleżankami. I mieliśmy ciekawe wnioski, tak naprawdę. I powiedzmy, na początek byłam bardzo zaskoczona w ogóle sytuacją, że temat orgazmu nie był jakiś krępujący dla moich kolegów, ale może moi koledzy po prostu wiedzą, czym ja się zajmuję i już się przyzwyczaili do tych moich głupich pytań. Więc ja pytałam panów, co oni myślą, czego kobieta potrzebuje, aby osiągnąć orgazm. Ja wiem, czego kobieta potrzebuje i zaraz pokażę. Na wstępie. No ale ja bym powiedziała, co panowie mi powiedzieli, co? Panowie generalnie, powiedzmy, między innymi powiedzieli o to była salwa i rechot śmiechu dotyczący poczucia bezpieczeństwa. Czym myślisz, takie poczucie bezpieczeństwa dla kobiety jest? Dlaczego oni się tak śmiali, co? Kurczę, no myślę, że się śmieli dlatego, że tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa jest po pierwsze bardzo, ale to bardzo szerokim tematem. Po drugie, dla każdego oznacza coś zupełnie innego, bo wydaje mi się, że faceci też potrzebują bezpieczeństwa, tylko że trochę inaczej je definiują najzwyczajniej w świecie. I taki bidny facet, jeżeli myśli o bezpieczeństwie, to myśli o tym, żeby obronić kobietę przed lwem, przed innym facetem, kurczę, nie wiem, przed burzącym się budynkiem, przed najeżdżającym samochodem, albo żeby zarabiał, tak? A okazuje się tak naprawdę, że kobietom, jeśli mówią o bezpieczeństwie, bardzo często chodzi o coś zupełnie innego. No i ty to będziesz teraz odpowiedział? Odpowiadał, czy ja mam odpowiadać? Wiesz co, ja mogę powiedzieć, co myślę. No. Bo moim zdaniem bezpieczeństwo kobiety to jest taka sytuacja, w której ona czuje się akceptowana.
To znaczy to, jak ja mogę jej zapewnić to bezpieczeństwo, tak? Żeby ona czuła się po prostu akceptowana. Innymi słowy, żeby nie miała w głowie tego, że na przykład ja czegoś wymagam, ale nie powiem, że na przykład nie podoba jej się, nie wiem, konkret. No jak gdyby mały biust, tak? Prosta sprawa. Jest mały biust, dziewczyna czuje się skrępowana, nie chce się rozebrać. Jeżeli ja zapewnię ją w swoim, nie wiem, w swojej rozmowie, w dialogu, w swoim zachowaniem, swoim odnoszeniem się do tych małych piersi, że one są, kurczę, fantastyczne, pomimo tego, że są małe, w jej głowie, pomimo, bo to jak gdyby nie musi być wada, dla mnie nie jest, no to w tym momencie ta kobieta czuje się trochę bezpiecznie, jak gdyby nie krępuje się rozebrać, a w związku z powyższym nie krępuje się też odsłonić przede mną. To moim zdaniem jest poczucie bezpieczeństwa, między innymi. Czyli poczucie bezpieczeństwa w kontekście tego, że moja partnerka jest dla mnie najbardziej atrakcyjna? Nawet nie musi być najbardziej podejrzewam, po prostu atrakcyjna. Okej, to trochę tak daleko zabrnęliśmy chyba w samą definicję, bo myślę, że musimy zacząć od tego, od czego ty zacząłeś te, że myślę, że na początek kobiety myślą w ogóle o samym takim fizycznym stanie poczucia bezpieczeństwa, czyli już nie ta obrona przed lwem, ale chociażby sam fakt, że uprawiamy ten seks w miejscu, które gdzieś tam jest nam znane, czujemy się tam dobrze. Niestety świeczki okazało się są cieknące, my tu mamy piękną wykładzinę. No dobra, nie dobra. Będzie. Czyli chociażby sam fakt tego, że na przykład nikt nam nie wejdzie w trakcie tej gry i jakby na przykład gry wstępnej i w ogóle rozwijania akcji, to jest na przykład jedna rzecz. Chociaż z kolei może są też kobiety i są na pewno takie kobiety, których podnieca fakt, że robimy to w miejscu publicznym. No. I jednak ktoś może wejść, to bardzo zależy, ale na początek, żeby ten orgazm rzeczywiście był, który u kobiet się zaczyna w głowie, to też jest bardzo ważne, to poczucie to jest chociażby sam fakt klimatu, te świeczki, no właśnie to, że nikt nie wejdzie. Ty mówisz jeszcze o tej drugiej sferze, czyli akceptacji, nie? Tego, że kobieta akceptuje i siebie, i czuje się akceptowana przez partnera, przez to, jaka jest, jak wygląda. No mi się wydaje to być bardzo istotną kwestią tak naprawdę, bo znowu, jeżeli kobieta nie akceptuje siebie, jeżeli wstydzi się partnera, no to ma jakieś... Zresztą to samo dotyczy mężczyzn, żeby było jasne. Być może my przywiązujemy do tego trochę mniejszą wagę. Natomiast w moim mniemaniu to wygląda w ten sposób. Jeżeli kobieta nie akceptuje sama siebie albo ewentualnie czuje, że nie jest do końca akceptowana przez partnera, to niezależnie od tego, jakie bezpieczeństwo fizyczne jej zapewnimy, to i tak z tym orgazmem i z tą swobodą taką może być kłopot, tak? Że wydaje mi się, że to jest podstawa. Po pierwsze, żeby kobieta zaakceptowała samą siebie, potem, żeby miała świadomość tego, że partner ją akceptuje, później można zadbać o to bezpieczeństwo fizyczne. Okej, ale to w takim razie co można zrobić? Bo tutaj chciałabym, żeby ta audycja jednak była bardziej w konkretach, a nie w takim zawieszeniu i mówieniu o ogólnikach, więc na przykład prosta rzecz, mogę na przykład poprosić swojego partnera o to, żeby mówił mi miłe rzeczy. Na początek, jak budzimy się rano, tak, ty mnie możesz pogłaskać po ręce, pogłaskać po moim nagim ciele i powiedzieć, że jestem dla ciebie atrakcyjna, podobasz mi się. Mi się też wydaje tak naprawdę, że oczywiście, jeżeli partner tego nie robi, no to trzeba o to poprosić, najzwyczajniej w świecie, bo też w dobrej relacji jak gdyby nie ma nic lepszego niż otwarta komunikacja. Fajnie byłoby, jakby partner robił to sam z siebie. I tutaj jest apel do panów. Panowie, jeżeli macie swoje piękne kobiety, a muszą być piękne, ponieważ z nimi jesteście, ponieważ je kochacie, ponieważ są dla was najwspanialsze i to właśnie te kobiety wybraliście spośród miliardów innych kobiet na świecie, no to trzeba jej o tym powiedzieć. Dajcie jej do zrozumienia, że ona jest piękna, że ona jest dla was atrakcyjna i pomimo tego, że nie ma makijażu na przykład, albo... No właśnie, ma na przykład nieogolone nogi, nie? Ma nieogolone nogi. Że albo to tak trochę śmierdzi pod pachami, bo dopiero co wstała. No czasem śmierdzi pod pachami, no i co z tego? No kurczę, a my nie śmierdzimy? My śmierdzimy tak samo pod pachami czasami i tyle. I te biedne kobiety muszą z nami pod tą kołdrą siedzieć. Że nie wspomnę o tym, że kołdra się też potrafi czasami w związku z męskimi jakimiś działaniami unieść z raz czy drugi i nie mówię tutaj wcale o erekcji. Albo ma okres na przykład. Znowu, no to pamiętać trzeba, że kurczę, wszyscy przechodzimy takie to okresy, mówię okres, jakby w tym przypadku rzeczywiście okres, ale mamy takie momenty, w których jesteśmy zmęczeni, chorzy, nieświeży, tak? I to tak naprawdę w relacji nie powinno nikomu przeszkadzać. Jeżeli przeszkadza, to trzeba się zastanowić nad sobą, a skoro nie przeszkadza, to warto poinformować o tym partnera czy partnerkę, że atrakcyjność nie polega tylko i wyłącznie na tym, że ma się szminkę na ustach, tak jak Żenia dzisiaj, ale atrakcyjność przede wszystkim polega na tym, co ma się tutaj i co ma się tutaj, czyli to, co ma się w głowie i to, co twój partner ma w sercu. I ta atrakcyjność, tak naprawdę, o której kobieta będzie zapewniana, powinna zapewnić jej również bezpieczeństwo. Się znowu rozgadaliśmy. Słuchajcie, za chwilę Siła Sióstr, Girls on Fire. Bardzo ciekawy teledysk, polski utwór i chciałabym powiedzieć, że
troszeczkę w nawiązaniu do dzisiejszego dnia i strajku, który miał miejsce na Placu Konstytucji. Zapraszamy. No dobra, bezpieczeństwo bezpieczeństwem, bardzo ważna kwestia, ale bardzo szeroka i głęboka, więc czas nas nagli, więc trzeba jeszcze o innych powiedzieć. Co takiego panowie wymienili jeszcze, ci twoi znajomi? Dla mnie fantastyczne jest to, że panowie powiedzieli o łechtaczce. Łechtaczka. Klitoris. Że w ogóle, że jakby, że sama się pojawiła w temacie, dla mnie to było niesamowite, jakby, że wiedzą o niej, że jest ważna, że ten orgazm łechtaczkowy, zaczął się pojawiać temat łechtaczkowy, pochwowy, czy w ogóle jest jakaś różnica, czy nie jest. Pojawiły się w ogóle jakieś opcje na temat platformy też orgazmicznej, więc w ogóle... Panowie wiedzieli o platformie orgazmicznej? No, o platformie to może nie ja im powiedziałam, ale jakby mówili o punkcie G, więc jakby nagle takie rozkminki. I mówili o wibratorze na przykład, o używaniu wibratora. Do wibratora jeszcze pójdziemy, ale co to jest ta platforma orgazmiczna? Bo jest to, powiem szczerze, coś, o czym ja osobiście usłyszałem całkiem niedawno. Nie wiem, czy to jest, mówiąc kolokwialnie, nowe odkrycie, czy to nie jest nowe odkrycie. Grunt w każdym razie, że ja wiem o tym od niedawna, więc zakładam, że nasi słuchacze mogą o tym albo nie wiedzieć, albo wiedzieć bardzo mało. Co to jest? Opowiedz dwa słowa na ten temat. Znaczy, sprawa wygląda tak, że kiedyś uważano, że orgazm istnieje łechtaczkowy i pochwowy, tak? No i tak, uważano, że ten Freud łechtaczkowy jest tym, tak, oczywiście niedojrzały i gorszy. To jeszcze nawet Wisłocka pisała w swojej książce, że jest jakby niedojrzały i dopiero pochwowy się osiąga, jak kobieta dojrzeje do tej swojej seksualnej pełni i wtedy to jest pełny orgazm. To przepraszam, mały wtręt antymęski. Generalnie rzecz biorąc, chodziło o to, że jeżeli kobieta osiąga orgazm tylko i wyłącznie łechtaczkowy, to znaczy, że może go osiągnąć bez uczestnictwa mężczyzny, więc on jest gówniany i jest zły, tak twierdził Freud. A jeśli pochwowy, to penetracyjny, to jest dobry. To znaczy, że wtedy kobieta jest dobrze przystosowana do współżycia. Ogólnie rzecz biorąc, bzdura. No i ale idziemy dalej. Kolejne, inne już później badania współczesne, nie współczesne, tylko w latach 50., 70. pokazały tak naprawdę, że łechtaczka jest centrum rozkoszy kobiecej i tą łechtaczką trzeba się zajmować, bo większość kobiet, rzeczywiście zdecydowana większość kobiet, od 60 do 80% kobiet osiąga orgazm przy pomocy stymulacji łechtaczki, a dopiero później w trakcie stosunku. Okay. Rzadziej kobiety osiągają orgazm w trakcie stosunku i tu nie ma co się, nie wiem, bulwersować i przeżywać tego, że jesteśmy jakieś wybrakowane, że nie potrafimy, bo rzeczywiście to jest orgazm, którego się uczymy z czasem. Ale orgazm pochwowy to jest coś, co jak gdyby jest dane wszystkim kobietom i można się go nauczyć, czy jest tak, że część kobiet może mieć tylko i wyłącznie łechtaczkowy na przykład? Myślę, że może za pomocą stymulacji łechtaczki może być różnie, ale właśnie ta teoria platformy orgazmicznej mówi o tym, że tak naprawdę orgazm jest orgazm po prostu. W sensie, że każdy orgazm tak naprawdę jest tym samym. Tylko kwestia jakby... I tutaj znowuż możemy się pokłócić, tak? Jak porozmawiam pojedynczo z koleżankami różnymi, to każda mi powie co innego, no, że te wrażenia są rzeczywiście inne i można mówić o tym, że oho, miałam ten łechtaczkowy teraz, bo był taki, a taki, a miałam pochwowy, bo był taki i bardziej intensywny, może głębszy i tak dalej. I one się rzeczywiście może gdzieś tam w odczuciach różnią, ale fizjologicznie myślę, że to potwierdzi, że badania pokazały, że tak naprawdę to jest niezależnie od tego, jakie są wrażenia, to jest jedno i to samo. To jest stymulacja łechtaczki punktu G, który się znajduje 3-4 cm od wejścia do pochwy u góry, jakby nad... W sklepieniu pochwy. Tak, w sklepieniu pochwy z pod cewką, tak, moczową. To pobudzanie jakby jednocześnie i ścianek pochwy, i tego punktu G, i łechtaczki u wielu kobiet daje po prostu większe prawdopodobieństwo osiągnięcia orgazmu. Po pierwsze to potwierdzam, a po drugie ja też pytałem w okolicach kilku dni wstecz, mówiąc kolokwialnie, czyli przygotowując się do naszej audycji, pytałem moją siostrę, która jest lekarzem, czy to prawda, że rzeczywiście wszystkie, jak okazuje się, że prawda, zakończenia nerwowe, które idą z okolic pelwicznych, czyli z tych okolic wzgórka łonowego, pochwy i tych, no i krocza przy okazji odbytu również, one tak naprawdę w rdzeniu kręgowym łączą się w jednym miejscu. One są jak gdyby jednym nerwem pociągnięte, więc nic dziwnego tak naprawdę, że suma summarum do mózgu przechodzi sygnał tak naprawdę jeden. On jest zróżnicowany w zależności od tego, które miejsce jest stymulowane, ale rzeczywiście orgazm jest jeden. Tak?
One się po prostu różnią tylko i wyłącznie kwestią siły, kwestią miejsca stymulacji. Ale ja trochę spłycę, żeby też trochę, trochę wam, moi drodzy, przybliżyć temat. Ja sobie zrobiłem taką parabolę do jedzenia ziemniaków porównaną, tak? Jak gdyby można jeść gotowane, można jeść pieczone, można jeść w postaci frytek, można jeść w różnych postaciach, ale to nadal są ziemniaki i nadal smakują fantastycznie, chociaż każde trochę inaczej. I to trochę do tego można byłoby pewnie sprowadzić. Jasne. Wracając do tej łechtaczki jeszcze, bo to jest o tyle niesamowite, że łechtaczka jest jedynym takim organem w ciele ludzkim, który służy wyłącznie do przyjemności, moje drogie panie. Do niczego innego. I to jest niesamowite. Moim zdaniem jakby dlatego też warto ją wielbić i jakby znieść troszeczkę na piedestał, bo mamy coś niesamowitego. Coś, czego mężczyźni nie mają. I nie będą mieć. Niestety nie będziemy mieć, bo nasz penis służy również do sikania. Że nie wspomnę o tym, że służy również do prokreacji, a łechtaczka faktycznie jakby nie ma absolutnie żadnych innych zastosowań niż tylko i wyłącznie dawanie przyjemności. Ja tutaj jeszcze szukam w międzyczasie, bo słuchajcie, tak się składa, że ja pisałam pracę licencjacką na temat orgazmu i w notatkach chciałam znaleźć jakiś taki cytat, o którym pisał właśnie Kinsey, bo badania Kinseya i jeszcze Masters i Johnson w ogóle, to też zaraz myślę, że o tym powiemy, bo to były naprawdę niesamowite rzeczy, właśnie wykazały między innymi to, że kobiety najczęściej tak dochodzą poprzez najpierw stymulację ręczną łechtaczki same, czyli poprzez autostymulację, czyli masturbację. Później dopiero dochodzą poprzez pieszczenie poprzez partnera, tak? A na końcu dochodzą najczęściej przez w trakcie stosunku. Jakby taka jest kolejność, gradacja, jak najłatwiej dojść kobiecie. No dobra, to ja sobie myślę, że w takim razie do badań Kinseya i Masters i Johnson wrócimy, bo to jest bardzo ważny temat. A teraz, co mamy przygotowane dla naszych kochanych słuchaczy z muzyki? Świetna w ogóle piosenka? Piosenka. Utwór? Nimfetek pod tytułem Vagina. Myślę, że nie sposób jej zapomnieć, jak już raz ją się obejrzy. A to Karolina Czarnecka tam. Atencją. Mów. Tak, tak. Zapraszam. Vagina. W poprzednim wejściu rozmawialiśmy między innymi, a właściwie wspomnieliśmy o wybitnych tak naprawdę amerykańskich naukowcach, badaczach, Alfredzie Kinseyu i duecie Masters i Johnson, którzy jeden i drudzy badali między innymi orgazm. Opowiedzmy w dwóch zdaniach, jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o Kinseya, to przede wszystkim trzeba rozróżnić to, że Kinsey prowadził badania czysto teoretycznie. Ankietowe. To były tylko ankiety. Tak. Masters i Johnson zrobili krok ogromny naprzód, bo robili te badania empirycznie. I teraz, jeżeli chodzi o Kinseya, to było to, już zaraz sprawdzę, ale to jest 1948 i 1953 rok. Zachowania seksualne mężczyzny i zachowania seksualne kobiety. I to było 11 tysięcy ankiet. To były oczywiście ankiety, które były bardzo skrupulatnie przez niego zbierane i przez jego współpracowników. Między innymi z nich wynikało to, że po pierwsze, masturbacja jest strasznie ważna, jeżeli chodzi o osiąganie orgazmu u kobiet. Dlaczego? Że kobiety najczęściej i najszybciej dochodzą podczas masturbacji. I co ciekawe, jakby przypisywał to nie tylko temu, że wiedziały jak, tak, i wiedziały jaką technikę zastosować, ale również temu, że nie było przeszkód ze strony partnera, bo go nie było. Czyli przeszkód to znaczy co, że partner był, nie wiem, nie umiał tego robić, czy partner stresował kobietę? Na przykład nie musiały się do niego dostosowywać, nie? Bo jakby jeżeli... No właśnie, przede wszystkim go nie było, czyli się nie stresowały, bo kobiety się stresują, a dwa, że nie musiały dostosowywać się do jego umiejętności, jego rytmu i tak dalej. I to jest o tyle ważne, że o tym możemy powiedzieć w kontekście w ogóle osiągania orgazmu kobiecego. Masturbacja jest, drogie panie, niesamowicie ważna, ponieważ dzięki masturbacji po prostu wiemy, co nam sprawia przyjemność, jak przekazać, jeżeli wiemy, co nam sprawia przyjemność, to wtedy wiemy, jak przekazać, może nie wiemy co jak. Co przekazać, ale nie co, a nie jak. Co tak. Przekazać partnerowi. I to nie tylko przekazać ustnie, tylko najlepiej wziąć
wziąć. Dobrze powiedziałam. A co teraz, nie będziesz mi mówić? No, weź palec i pokaż po prostu, jak to robić. No, wziąć, dokładnie, wziąć palec i po prostu mówić. Słuchajcie, no nie wiem, teraz wyobraźmy sobie, że to jest tam... O, proszę. Kropeczka, na przykład, tak, że tak się robić? Dotyka tak. Albo tak. Czy tak, czy kółeczka, czy proszę. Dwoma palcami a może, czy całą dłonią. Ależ proszę uprzejmie. Całą powierzchnią. Czy w lewo, prawo, czy góra, dół, czy w kółka. Dokładnie. Czy wsadzić palec, jeden, dwa, trzy... O to właśnie chodzi. Ulizać. I teraz apel do pań, żeby się masturbowały, bo dzięki temu lepiej poznają własne ciało i lepiej będą w stanie partnerowi wytłumaczyć, jak to zrobić. Ale też tak naprawdę, panowie drodzy, zwłaszcza dzisiaj, w Dzień Kobiet, weźcie sobie kurczę do serca. Wy naprawdę nie musicie nic wiedzieć z założenia. Wy nie musicie być najlepszymi kochankami świata. Wierzcie mi, a wiem to z doświadczenia, że najlepszy kochanek świata jest taki, który słucha swojej partnerki i który robi to, co ona mu pokazuje, że powinien zrobić. Mówię, wiem to z doświadczenia. Parę razy dostałem informację, że jestem całkiem niegłupi. Panowie moi, z którymi rozmawiałam, przede wszystkim powiedzieli jedną bardzo ważną rzecz. Że to, że jednej partnerce sprawiało przyjemność coś, to nie znaczy, że kolejny będzie to też sprawiało przyjemność. To jest zwykła zasada, dlatego z każdym jest zupełnie inaczej. I z każdą partnerką, drodzy panowie. W związku z powyższym, jeżeli jedną doprowadzaliście na szczyty rozkoszy samym tylko spojrzeniem, gwarantuję wam, że z kolejnymi nie pójdzie wam tak łatwo. Więc znów trzeba po prostu zapytać, kochanie, a co tobie sprawia przyjemność? No jeżeli chodzi o Kinzeya, to powiedzmy, niech będzie, że właśnie po pierwsze podkreślał tą wagę masturbacji i podważył ideę tego orgazmu pochwowego na rzecz łechtaczki, tak? Jako centrum takiej reakcji seksualnej. I powtarzał też, że po prostu częściej kobiety właśnie dotykały łechtaczki, niż sobie wsadzały coś do pochwy. Później no właśnie, były te badania Masters i Johnson, słynnej pary w latach 70. i oni z kolei badali cykle reakcji seksualnych, czyli orgazmy. Byli obserwatorami, mieli swoich króliczki, swoje modeli, doświadczalne modelki. I modeli, którzy byli podłączani do różnych elektrod i tak dalej. I jakby też był słynny Ulysses, czyli wibrator z kamerą, który uczestniczki tego projektu jakby nim się masturbowały. I dzięki temu oni obserwowali, nagrali ponad 7,5 tysiąca kobiecych orgazmów. O, nie dość, że nagrali, to jeszcze zbadali je pod kątem zarówno fizjologicznym, jak i również poprzez badania ankietowe. I co im znowu wyszło? No, między innymi właśnie to, że najbardziej satysfakcjonującą dla kobiet stymulacją jest stymulacja łechtaczki. O. Znowuż, to samo jakby się potwierdzało. I uznali, że właśnie to, co powiedziałam wcześniej, że najintensywniejsze orgazmy kobieta przeżywa podczas masturbacji, później w wyniku stymulacji ręcznej partnera, a na końcu podczas stosunku płciowego. Więc jakby kobiety, nie martwcie się, bo wychodzi na to, że jakby nie za wiele się zmieniło w dzisiejszych czasach. Bo te współczesne badania mniej więcej mówią dokładnie to samo. Ból tylko polega na tym, że 70 lat, czy 50 w tej chwili lat po badaniach Masters i Johnson, nadal niewiele osób o tym tak naprawdę wie. I znów, gdzieś tam nasza wewnętrzna misja, żeby wam pomagać w zdobywaniu tej wiedzy, bo są to naprawdę informacje, moim zdaniem, dosyć istotne. Bardzo istotne. Jedna bardzo fajna rzecz, która u nich wyszła, to między innymi to, że kobiety ogólnie wszystkie są zdolne do przeżywania wielokrotnych orgazmów. Wszystkie są zdolne. Tak. A widzisz. Że kobieta w naturalny sposób jest multiorgazmiczna, czyli jeżeli po orgazmie, po szczytowaniu, partner czy partnerka ponownie jest jakby dalej stymulowana, to jest naprawdę rzeczą wysoce prawdopodobną, że doświadczy tego orgazmu ponownie. No i to jest kolejna, wiedzieć jak. I to jest kolejna to przewaga jest fenomen, pań nad mężczyznami. No my niestety do wielokrotnych orgazmów, poza tymi wyjątkowymi tantrykami, o których mówiliśmy parę audycji temu, no nie jesteśmy zdolni, niestety. Ale, przepraszam, że wpadam w słowo, tu jest jeszcze jedna kwestia, która mnie bardzo interesuje, która trochę wynika z tego, co powiedziałaś o badaniach Masters i Johnson. Mianowicie to, że orgazm penetracyjny, orgazm podczas penetracji ma tak naprawdę najmniejszy odsetek kobiet. Pytanie jest takie, czy również stres związany z tym, że one tego orgazmu nie mają, nie powoduje, że on się oddala. I tutaj mówię o jakimkolwiek innym. Chodzi mi o długość, nie wiem, czasu penetracji, czas dochodzenia do tego orgazmu, zniecierpliwienie partnera, boląca ręka, czy nie wiem, w krzyżu mnie łupie. No to są chyba najbardziej takie klasyczne problemy, z którymi się zgłaszają kobiety w ogóle do poradni psychologiczno-seksuologicznych. Bo w ogóle kobiety, które się zgłaszają do takich poradni, najczęściej zgłaszają się właśnie z problemem z orgazmem. I to często jest tak, że to nie jest kwestia tego, że orgazmów nie mają, tylko
nie mają ich tak często, jakby chciały, albo nie mają wtedy, kiedy by chciały konkretnie. Albo przede wszystkim właśnie wstydzą się tego, czy trwa to może za długo, że to, nie wiem, partner mnie pieści 5 minut i o Boże, to już powinna mieć orgazm, a nie mam. 5 minut to nie jest tak długo strasznie. 10, 15. Dałbym radę. 20. I to jest to, że jakby kobiety stresują się, tak sobie myślę i też wiem z autopsji rozmów, że po prostu stresujący jest sam fakt tego, że po pierwsze powinna mieć ten orgazm, bo przecież on się tak stara, pieści, próbuje, wkłada te palce, liże, w ogóle robi wszystko, co może. Ręce mu dokładnie drętwieją, a ona nic. Bo ona zamiast się skupić na sobie, skupia się właśnie na tym, że powinna mieć ten orgazm i go nie ma. A no właśnie, więc to też jest jeszcze dodatkowa rzecz. Panowie, bądźcie cierpliwi, ponieważ w sondzie, którą też robiłem amatorskiej wśród mojej, powiem szczerze, rodziny, ale na 8 odpowiedzi, czego potrzebuje kobieta od mężczyzny, żeby osiągnąć orgazm, 6 odpowiedzi padło cierpliwości. To po pierwsze. A z kolei rada dla pań... I szczęśliwej twarzy. Bo jeżeli rzeczywiście... Widzę, że partnerowi sprawia to mu też przyjemność. To nie jest tylko moja przyjemność, ale też wspólna. To też jest niesamowicie stymulujące i pobudzające i otwierające w ogóle właśnie pewne jakieś klapki w mózgu, które mówią: hej, niech ten orgazm przyjdzie i przychodzi. To jeszcze tylko na koniec tego wejścia naszego jedna rada dla pań. Paniom z kolei, to też z mojego osobistego doświadczenia, w przypadku dochodzenia do orgazmu bądź chęci dojścia do orgazmu rekomenduję dużą dawkę zdrowego egoizmu. Myślcie w tym momencie wyłącznie o sobie i on przyjdzie. Zdecydowanie. W tej chwili wspaniały utwór Dorian Clitoris. I to jest musical dotyczący łechtaczki. Myślę, że warto obejrzeć w całości. Wynikiem badań, na przykład jeszcze Masters i Johnson chciałabym dokończyć, było to, że oni wyodrębnili takie 4 fazy w ogóle orgazmu, i męskiego, i kobiecego, ale u kobiet wyodrębnili właśnie, znaczy i u kobiety mężczyzn te same w sumie fazy. Podniecenie, to wiem. Tak. Nie wiem. Takie dziwne. To tam? Plateau. No. Tak? Czyli ta faza takiej ogólnej przyjemności wchodzenia. Trzeci element to był orgazm, tak. I czwarty refrakcja, czyli tak zwane stadium odpoczynku, które u kobiet potrafi trwać 0 sekund, a u mężczyzn pewnie od 20 minut do 2 godzin, a u starszych to może nawet trochę dłużej. No i przez wiele lat ten cykl był wałkowany, wszędzie o nim mówiono i jakby seksuolodzy wszyscy to potwierdzali. I teraz jakby ostatnie badania, jakieś najnowsze, pokazały, że może nie taki rodzaj cyklu, tylko bardziej cyrkularny, który między innymi wprowadziła Rosemary Bateson. I okazało się, że na przykład taki model reaktywności seksualnej wcale nie musi być męski i damski. W sensie, że jak wcześniej mówiono, że on jest jakby inny, okazuje się, że są takie sytuacje, w których kobiety mają tak zwany męski cykl reaktywności seksualnej, gdzie podniecenie narasta bardzo szybko, szybko znowu osiąga orgazm i szybko ustępuje jakby to podniecenie. Mhm. I teraz, no... No to by się zgadzało, tak. No jakby mężczyźni tak miewają, tak mi się wydaje. Szybko potrafią się podniecić, mieć szybko orgazm. Ważne to jest to, że kobiety mają po prostu też różnie. Są właśnie kobiety, które potrzebują długiej stymulacji, długiej gry wstępnej i długiej tej fazy plateau. A są kobiety, które bardzo szybko jakby przechodzą przez wszystkie te stadia. Nie ma jakiejś jakby złotej zasady. Najczęściej kobiety są gdzieś po środku. Jak to zazwyczaj bywa. Ale ja też mam... No, dobra. Ja też mam jedno pytanie a propos tego orgazmu, bo tak, biegamy za nim, szukamy, nie wiem, faceci się starają, ręce sobie urabiają po łokcie, języki odpadają, obślinieni są, palce bolą, ręce bolą, plecy bolą, wszystko boli. No i co w związku z powyższym? Idą do psychologa i mówią: nie mam orgazmu, wylecz mnie. No kobiety idą do psychologa, tak, faceci, kurczę, zasklepiają się sami w sobie, w tej najbardziej czarnej wizji. A rzecz polega na tym, że ja niejednokrotnie usłyszałem od mojej partnerki, że no okej, jak gdyby no nie było orgazmu. Nie było orgazmu, ale było fajnie, było zajebiście fajnie, ja jestem zadowolona, mi to wystarcza. No bo
prawda też jest taka, że i to też właśnie potwierdzają najnowsze badania seksuologiczne, że nie orgazm jest najważniejszy, a satysfakcja. Kobiety po prostu myślą troszeczkę inaczej niż mężczyźni. I sam fakt tego, że przecież seks to jest jakby spektrum wielu rzeczy, które się dzieją, zadziewają, tak? I ten orgazm oczywiście chciałoby się, żeby był, tak? I jest tą wisienką na torcie, ale wcale nie musi. Bardzo często jest tak, że jesteśmy usatysfakcjonowane tym, co do tej pory po prostu w międzyczasie się wydarzyło i wcale nie potrzebujemy tego orgazmu. Ta satysfakcja jest dużo bardziej ważna niż ten orgazm. To mi trochę przypomina te wszystkie filozoficzne stwierdzenia, które można spotkać i u tantryków, i u filozofów starożytnych, i u współczesnych coachów, że bardzo często liczy się tak naprawdę droga, a nie tylko i wyłącznie osiągnięcie celu. Jeśli droga jest fajna, to wystarczy iść, a cel osiągnąć przy okazji tak naprawdę. Czasami tak jest. Chociaż niektórzy rzeczywiście idą do tego orgazmu i chcą, mówię, mam na myśli kobiety. I bardzo często kobiety się fiksują na tym, bo mężczyźni się fiksują na tym i to jest takie znowu koło zamknięte. I zaczynają na przykład udawać. I to jest najgorsza rzecz, jaką kobieta może zrobić. Udawać orgazm. Przepraszam, że wpadnę też w słowo, bo rozmawiając z Marysią Dixon-Łodzińską w kuchni przed audycją powiedziała mi, co wycięła z naszej sondy, a mianowicie wycięła informację taką, że dlaczego kobiety udają orgazm, powiedziała jedna pani odpowiedziała, no bo jak przychodzi już taka sytuacja, że facet jest tak słaby, że kobieta chce sobie cegłówką w tą cipkę strzelić, no to już lepiej mu powiedzieć po prostu, że było fantastycznie, żeby on już się nie męczył i sobie poszedł. Okej. Może na ten jeden moment, na tę chwilę to jest jakieś rozwiązanie, ale na przyszłość ten mężczyzna będzie miał naprawdę trudne życie. Bo już na pewno z tą partnerką. Wchodząc w relację z kolejną partnerką, będzie czuł, że wow, w ogóle jestem bogiem seksu i w ogóle. A tu się okazuje, że nie wiem, trafi na kobietę, która właśnie powie mu prawdę, jak jest. Go zaboli. Nie, no, udawanie orgazmu nie ma sensu, kobiety. Po prostu. Kobiety, mężczyźni, to dobra, nie możecie, ale... Znaczy, udawanie orgazmu szkodzi i mężczyznom, i kobietom. I o tym trzeba pamiętać. To niczemu dobremu nie służy po prostu. Bo moim zdaniem to, że mężczyzna nie zostanie zraniony, tak, informacją, że nie udało ci się dzisiaj doprowadzić mnie do orgazmu, to pół biedy. To jego to nie zaboli, powiedzmy, ale suma summarum będzie problematyczne później dla jego partnerki, bo to ona będzie musiała znosić później kolejne, dokładnie takie same, nieudolne próby doprowadzenia jej do orgazmu. No i a tu się okazuje, że się nie da, bo to nie tędy droga. Wracamy do punktu wejścia. Jeżeli rzeczywiście są problemy z tym orgazmem, to jednak najlepiej byłoby, gdyby ta kobieta sama ze sobą najpierw jednak popróbowała, zobaczyła, co jej się podoba, spodobało, żeby jej się to spodobało, bo to jest bardzo ważne, jakby co jest komponentem w ogóle możliwości osiągnięcia orgazmu kobiet. Między innymi sama akceptacja swojego ciała, o czym powiedzieliśmy, znajomość swojego ciała, to jest jedno, ale samo jakby akceptacja ze strony partnera, jaką ja jestem partnerką, czyli jak ty mnie odbierasz jako partnerkę seksualną. Okej, czyli jeżeli ja uważam i mówię ci i informuję, że jest mi z tobą seksualnie dobrze, tak, to też to wpływa na mój orgazm. I druga rzecz, jak mi jest w relacji, jak mi jest w seksie, jak ja się czuję w tym seksie, czy sprawia mi radość, właśnie też masturbacja, ale czy sprawia mi radość seks? Mhm. Jaki też był mój dzień, bo orgazm, no też nie oszukujmy się, właśnie nie zaczyna się w momencie, kiedy ty mnie bierzesz za rękę i mówisz, dobra, idziemy się kochać. Jezu, tak nie mówisz, ale zaraz tak wymyśliłam. Ale zaczyna się dużo wcześniej, zaczyna się rano, kiedy ty patrzysz na mnie, mówisz mi to coś miłego, zrobisz może mi śniadanie, w ciągu dnia wyślesz mi SMS-a jakiegoś ciekawego, albo wyślesz mi jakieś zdjęcie. To jest cały dzień, który ma na to wpływ. Także panowie, tydzień albo i dwa nawet. Pamiętajcie o tym, że orgazm nie zaczyna się na 2 minuty przed wejściem do łóżka i jest to informacja naprawdę wcale niezła, bo weźcie pod uwagę to, że kurczę, uśmiech partnerki, jak jej powie się rano, że pięknie wygląda, mimo że wygląda... prawie pięknie. Nieprawda. To naprawdę jest fantastyczna rzecz. I staranie się o to, żeby wysłać jej zdjęcie czy SMS-a, czy kupić kwiatka bez okazji, mnie to satysfakcjonuje, a przy okazji przynosi fajne efekty w postaci znowu tego wielkiego O, którego wszyscy tak bardzo poszukujemy. Kochanie, teraz twój utwór chciałabym powiedzieć. Pierwszy, no może drugi, na który Żenia zgodziła się, żebym zaproponował i on rzeczywiście pójdzie na antenie. A teraz Nene Cherry i Woman. Mm-hmm.
No dobrze. Czas, ważny element. Czas nam się powolutku kończy, bo to jest już nasze niestety ostatnie wejście i jak zwykle wybraliśmy sobie taki temat, którego nie da się w pełni ogarnąć w ciągu tych 35 sekund, 35 minut. A ty jeszcze przedłużasz, no. No właśnie, dobra, już przestaję. 35 sekund trwa to u mnie. Ile trwa to u kobiety? To znaczy, ile trwa orgazm? Mamy pojęcie, ile trwa średni orgazm? Ile trwa orgazm? No. O Jezu, to chyba różnie. Od paru sekund do niektórzy chyba nawet minut. Parę minut orgazm. Ojejku, jak ja wam dziewczyny zazdroszczę. Nie dość, że wielokrotne, ale to jeszcze też, długie. No właśnie, może to jest kwestia tego, że to jest policzone jakby ze sobą razem. Ale jedną rzecz chciałam powiedzieć. Tutaj jeszcze jedno z badań pokazywało, że w zależności od tego, jak długo trwają pieszczoty, jest większa szansa na ten orgazm. I teraz tutaj mam takie wyniki, że jeżeli pieszczoty wstępne trwają od 1 do 10 minut... A, to już są konkrety. Tak, od 1 do 10 minut to orgazm osiąga od 1 do 5% kobiet. Jeżeli pieszczoty trwają od 15 do 20 minut, to 50% kobiet. A jeżeli trwają ponad 20 minut, orgazm osiąga nawet 75% kobiet. Czyli trzeba... dłużej. No jest taka opcja. Panowie, przynajmniej graniczną ilość tych minut znacie, tak? Poniżej 20 minut lepiej nie ryzykować, ale przyzwyczajcie się do tego, że 20 minut to będzie. Ale jeszcze jest opcja ze stosunkiem, bo to są pieszczoty wstępne. A jeżeli chodzi o stosunek stricte, tak? No to do minuty osiąga orgazm 25% kobiet, jeżeli trwa od 1 do 11 minut 50%, a jeżeli ten stosunek trwa powyżej 11 minut, to też 75% kobiet. Oczywiście wiecie, to są statystyki, nie? Ale widać, że ten czas może mieć znaczenie. No, ten czas na pewno ma znaczenie, ale to jest fantastyczna... Ojejku, co tu się stało? Ale to jest fantastyczna informacja dla nas panów, dlatego że z tego, co ja pamiętam, z badań profesora Izdebskiego, które ostatnio były jak to się mówi? Jakie to jest słowo? Ogłoszone. Z tych badań wynika, że przeciętny stosunek trwa więcej niż 11 minut. Przeciętny stosunek, czas trwania stosunku w Polsce, więc... Czyli jest szansa na orgazm. Więc jest nieźle, więc i panowie, i dziewczęta, jest potencjał w narodzie, to na pewno. Chociaż z drugiej strony chciałabym też zaznaczyć, że z kolei Masters i Johnson też obalili taki mit, że trzeba długo. Nie, są też takie kobiety, które wcale nie potrzebują długo. I to też, żebyście siebie jakby w głowie też... Wiecie, to jest strasznie skomplikowane, tak? Widać jak zwykle, że to wszystko zależy. Ale też sobie nie wbijać, że każda kobieta potrzebuje długo. Czasami chcemy szybko. Chcemy szybko... Nawet użyję takiego słowa, że nawet czasami po prostu... użyję czy nie? Chyba się wstydzę jednak. Tak zerżnąć, po prostu szybko. No i to szybko zerżnąć też dla nas jest fantastyczne, bo wtedy tak naprawdę my też możemy po prostu sobie odpuścić kontrolowanie, do czego bardzo panów bardzo serdecznie zachęcam i co jakiś czas rzeczywiście w łazience, czy to na pralce, czy to w kuchni na placie swoją partnerkę złapać, ucapić i zerżnąć najzwyczajniej w świecie. Boże, jak my zakończymy tak, to ja nie wiem. Słuchajcie, chciałam jeszcze pochwalić się jedną rzeczą. Dzisiaj usłyszałam od mojej koleżanki, nie powiem jakiej, będzie się wstydziła, ale powiedziała, że mogę powiedzieć, że jednym z najpiękniejszych prezentów, jaki w życiu dostała z okazji Dnia Kobiet, było to, że jej mężczyzna kiedyś powiedziała mu o takiej swojej fantazji erotycznej. Widać, zapamiętał, bo to tam dawno było, ale zrealizował, że rano kazał jej zamknąć oczy, włączył jakąś wodę w łazience, żeby był szum i nic nie słyszała i kazał jej czekać. To i ona czekała i się zastanawiała, co się dzieje. Otworzyła oczy i zobaczyła swojego mężczyznę w ubraniu takim roboczym, w takich ogrodniczkach. Village z marem na twarzy. Z po prostu, wiecie, no... Wiadomo, jakie miała fantazję. I szczerze była po prostu niesamowicie zachwycona w ogóle tym, że zapamiętał i w ogóle zrealizował i to dzisiaj. I tak na śniadanie do łóżka pana ze smarem na twarzy. Kochanie, musisz częściej notować u mnie albo ja u ciebie. Ja też taki mundurek, znaczy może nie robotnika, ale mundurek mam. Jeżeli masz taką fantazję, to zdrać mi ją, bardzo chętnie wysmaruję się smarem. Ale przyznasz, że to jest fantastyczny pewnie, że pomysł? Tak. Znaczy, przede wszystkim moim, jakieś kwiaty. Przede wszystkim moim zdaniem fantastyczną rzeczą jest to, że facet zapamiętał. Po drugie, fantastyczną rzeczą jest to, że usłyszał, znaczy inaczej, po pierwsze fantastyczną rzeczą jest to, że usłyszał o tej fantazji. I że się odważył jeszcze. I trzecia rzecz właśnie, że się odważył. A czwarta rzecz jeszcze przy okazji, że nie było tak jak w Tutsi, kiedy kobieta opowiedziała o swojej fantazji pewnemu człowiekowi, który przebrany później za innego człowieka chciał ją zrealizować i dostał wtedy drinkiem w twarz. Że i fantazja była do zrealizowania przez tę kobietę i że jej się ta realizacja podobała. Grunt w każdym razie, że to też sprowadza się tak naprawdę do tego, żeby
jednej, o jednej rzeczy pamiętać i to będziemy powtarzali do znudzenia przy każdej audycji, którą będziemy prowadzili, że w relacji, niezależnie od tego, czy jest ona wyłącznie seksualna, czy jest ona romantyczna, czy relacja trwa 2 tygodnie, czy 2 lata, czy 20 lat, najważniejsze jest co? Komunikacja. Dokładnie tego samego słowa chciałem użyć, ale rozumiemy się właściwie bez słów. I druga rzecz, która jest najważniejsza w każdej relacji seksualnej? Satysfakcja? Miałem na myśli lubrykant. O, o tym nie powiedzieliśmy, tak. No właśnie. Wszędzie powinien być lubrykant w każdym domu. Słuchajcie, nie, mówię poważnie, bo dziewczyny się często wstydzą powiedzieć, kurde, poślij te palce. Jak chcesz po prostu dobrze mi zrobić, to musi być mokro. Jak ja nie jestem wystarczająco mokra, to też nie jest moja wina. No, są różne dni i jakby nieważne. Ważne, żeby nie wstydzić się poprosić. Dokładnie tak. A jak śliny nie staje, bo też czasami nam w ustach zasycha, panowie, wiemy dokładnie, doskonale o tym. Właśnie po to jest ten złote lubrykant. Złote rady na koniec widzę, okej. I nie należy się wstydzić jego Nie udawajcie orgazmu. Masturbujcie się. Masturbujcie się. Używajcie wibratorem też. Wibrator jest bardzo dobrym pomocnikiem. Tu mieliśmy audycję już o wibratorach i tak dalej. Naprawdę, nie ma co się krępować. Wibrator urozmaica i pomaga i kurczę, jest czasami niezastąpiony nawet. No i tak to jest, jak nawet przygotowani prowadzący nagle okazuje im się, że braknie im czasu i muszą powiedzieć o wszystkim, co im jeszcze do głowy przyszło, a co jest bardzo ważne. I długa gra wstępna. I długa gra wstępna. 2 tygodnie, panowie, gry wstępnej. Miłe słówka, kwiaty bez okazji i wtedy orgazm przez duże O. I tym koncertem życzeń... Nie musi być, może być satysfakcja. I tym koncertem życzeń, pomimo tego, że znowu został ukradziony czas na to, żeby opowiedzieć o tym, co w seksualnych wydarzeniach będzie się działo w Warszawie w ciągu najbliższego tygodnia, musimy niestety kończyć. Żegnamy was dzisiaj ponownie, a słyszymy się... Wszystkiego najlepszego, drogie kobiety, chciałabym też opowiedzieć. Słyszymy się już za tydzień. To miałbym powiedzieć ja na koniec, bo jestem mężczyzną i życzę wszystkim kobietom tego, żeby wszyscy mężczyźni, tak jak one dzisiaj, walczyli o ich prawa. Zawsze i wszędzie. I o możliwość wyboru. I żebyśmy nie musieli spotykać się 8 marca po raz kolejny na Placu Konstytucji ubrani na czarno. Tego nam wszystkim życzę. Dobranoc. Dobranoc.